Hej, witajcie, witajcie się na tym kanale, chcemy zobaczyć ciekawostki o Warszawie. Nazwa Warszawa najprawdopodobniej pochodzi od zrobienia popularnego w średniowieczu Warcisław Wars. Stolica Polski została przeniesiona z Krakowa do Warszawy w roku 1596 z rozkazu Zygmunta III Wazy. Jednak dopiero Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Ludowej z roku 1952 była pierwszym dokumentem, który wprost określił Warszawę jako stolicę kraju. Stolica Polski Rzeczypospolitej Ludowej jest miasto bohaterskich tradycji narodu polskiego. Warszawa, tak brzmiał artykuł 90 ustawy zasadniczej. Przedwojenna Warszawa ze względu na swój dobytek była przez lata nazywana Paryżem Północy. Od roku 1938 herbem miasta stołecznego Warszawy jest wizerunek syrenki, z kolei umieszczane na fladze kolory żółty i czerwony. Pierwszym prezydentem Warszawy był Ignacy Wyskota Zakrzewski. Najdłużej panującym władarzem miasta był Jerzy Majewski, który rządził miastem stołecznym w ratuszu w latach 1967-1982. Warszawa jest podzielona na 18 dzielnic, największa z nich to Wawer, a najmniejsza to Ursynów. Najpopularniejszych ulic w Warszawie należą Marszałkowska, Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, Mokotowska, Aleje Jerozolimskie. Z kolei, licząc prawie 15 km, Wał Miężdżyński jest uznawany za nie tylko najdłuższą ulicę w stolicy, ale i w całym kraju. Dla porównania, najkrótsza ulica Warszawy, Zamborska na Nowym Mieście, ma tylko 22 metry długości. Warszawa to jedno z najbardziej akademickich miast w Polsce i w Europie pod względem liczby studentów. Nasza stolica, gdzie znajduje się ponad 60 uczelni wyższych, wyprzedza między innymi Rzym, Madryt, a ustępuje jedynie Paryżowi. Warszawa jest jedynym polskim miastem, w którym kursuje metro. Podziemna kolej została uruchomiona w roku 1995, składa się z 2 linii i 38 stacji. Trzecia linia warszawskiego metra jest planowana na końcówkę 2028 roku lub 2029 roku. Budowany na Euro 2012, Stadion Narodowy w Warszawie jest największym obiektem sportowym w Polsce. Na trybunach może zasiąść ponad 58 tysięcy osób. To na tyle, do zobaczenia w kolejnym filmie.